Chyba zbliżamy się do kolejnego kolosa. Więc zacznijmy nagrywać. Wiem, że jest na pustyni, wiem, że fruwa, wiem, że jest wężem. Wiem, jak go pokonać, ale jak to nam pójdzie? Pobłądziliśmy. Zobaczmy, jak teraz to wygląda. Tam gdzieś. Pustynia jest wiele gaśna. Ale powinniśmy go zaraz spotkać. W tych ruinach. Tak. Musieliśmy tu wejść, tylko teraz zeszliśmy z konia, a tu w tym... Patrzcie, jaki to jest potężny wąż powietrzny. Ta gra ma tą przewagę nad innymi grami, że bossowie są ogromni. I ta możliwość, że można na nich wejść. Tak wielcy, że po prostu nie, że strzelasz do niego z karabinu i tak dalej. Tylko trzeba na nich wejść. Ten sobie tu fruwa. A my bierzemy łuk. Oj. Bierzemy łuk. I jedziemy. Kamera na węża. Węża, smoka. Jak zwał, tak zwał, ale jest duży. No i zobaczymy, jak nam z nim pójdzie. Bo znowu jest tu parę takich rzeczy. Jakich? Zręcznościowych. Trzeba mu strzelić w te... Może wyżej trochę. Patrzcie, nie wystrzelam. Ale nie trafiam. O, jeszcze się jedno dostał chyba. To musi po prostu... O, dostać i teraz jakby wypuścić. Drugie dostało, bo słyszałem ten głos. I jeszcze to z przodu. Taki odgłos jest jak pęka. I to, jakby, to są takie jakby purchawki, można to tak nazwać. I on wtedy niżej leci trochę. Ale jeszcze zostaje tutaj. Purchawka dostała. Czy dostał? Teraz on obniży, patrzcie, to się zmniejsza i on obniży swoje loty. I obniży skrzydła. I my mamy na to skrzydło. Wskoczyć, ale nie tędy. Agro. No właśnie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze wejść na to skrzydło. Taka właśnie jest tutaj trochę zręcznościówka. Nawet nie trochę, tylko bardzo. I dodatkowo jeszcze jest kamera niekorzystna. Zajedziemy go z tej strony może. No dobra, to z tej. Bo się zakręcił.
Idziemy koło skrzydła. I skaczemy. Łapiemy się. Hopa. Wchodzimy do góry. Podnosi skrzydło. I skaczemy mu na skórę. Na grzbiet. Trzeba uważać, żeby nie spaść. Bierzemy miecz. Tu jest pierwszy punkt. Drugi cios i trzeciego już chyba nie możemy tu zadać. Trzeba iść na tylnią część ciała. Oj, trzeba się trzymać. Patrzcie, robi beczkę. Fantastycznie. Lecimy dalej do tyłu. Nie wiadomo, jak się zachowa, więc... Tu jest drugie miejsce. I zamknął się. Nie zdążyliśmy już uderzyć. Zamknął się i teraz będzie nurkował i powtarzamy całą sytuację. Nawet można już od razu skoczyć, bo on będzie nurkował w piasku. Oj, dość wysoko. Dobra. Jest. Oj, nasz koń jest tu. Niestety to jest wielki kolos. Ale nasz koń szybko się regeneruje. Włączamy sobie namierzanie. Bierzemy łuk. Zaraz się wynurzy, kamera nam się na niego nacentruje. No i powtarzamy operację. Gdzie on się? Już tutaj joypad drga. Jest. Olbrzymi wąż. Pierwsze już dostały od razu. Drugie. Drugie dostały. Ta kamera to naprawdę, jak będzie kolejna część. To powinni to zmienić. Bo sterowanie to... No dlatego, że też... Wiem, jak można ustalić sterowanie przy koniach, no. Jak się jeździ... korzystaniem właśnie konia. Nie wiem, może tu przy tym bossie po prostu tak to musiało wyglądać, ale... Szczerze, to jest bardzo... utrudniające rozgrywkę, no. I mimo tego, że tak jest utrudniający rozgrywkę, no, to jak wyjdzie druga część, nie wiem czy wyjdzie, teraz będzie obniżał lot, znowu będziemy próbować wskoczyć na niego. No i będziemy musieli przejść do drugiej części jakby ciała. Jak wtedy, tylko wtedy nam to nie wyszło. Powinni dać jeszcze może jakieś przyspieszenie tego. Teraz na to drugie skrzydło się przydało wejść. Kurczę! Chodź tu. Okej, próbujemy podejście numer 2. Albo nawet 4. Kręca. Może stąd.
cię. Można się zirytować. Bo on też jedzie. Jeżeli my skaczemy, to musimy trochę, że leci, to musimy trochę z wyprzedzeniem skoczyć. O. Żeby... do góry. To też tak nie działa, jakby mogło działać. Trzymaj się, trzymaj. Lecimy na tył. Miecz do ręki. I cios. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Niestety już nie. Dobra, lecimy. Będzie beczkę robił. Oj, teraz beczka. Gdzie mam głowę? Tam. Ja chyba w drugą stronę lecę, kurczę. Albo i nie. Zobaczymy, żeby tylko nie zaraz nie nurkował. Już nurkuje, już zamyka. Wrota. Nie, głowę ma z tamtej strony. Dobrze, to dobrze leciałem. No i znowu próba. Jeden z trudniejszych, znaczy z trudniejszych, takich najbardziej wymagających zręczności. Wskakiwanie nie jest takie precyzyjne. Bierzemy łuk. Czekamy, aż się wynurzy. No ale to tylko trzeba cierpliwości. Jak nie za pierwszym, to za drugim razem. Dobra, poczekamy na niego. Zobaczymy, gdzie się wynurzy. Tam. Dobra. Mogłem być blisko niego, bo teraz to będę musiał z wysoka strzelać. Jaką robi beczkę. Gdzie ma te bańki? Jedna dostała. Dobra, jeszcze dwie. No ale przynajmniej boss jest bardziej wymagający, już dłużej się z nim walczy, aczkolwiek wszystko wygląda w tej samej zasadzie, tylko teraz musimy przejść na sam ogon, więc nie będzie to takie proste. Patrzcie, cały czas jadę na prędkości. Że jest też ta kamera, także... I kolejne, dobrze. Bierzemy miecz. Przyspieszamy i próbujemy. On obniża skrzydła. Niech będzie zakręcał w tą stronę. Teraz w tą stronę. Też to wszystko trzeba, a teraz w tą stronę. Wszystko trzeba wyczaić. Brawo, kurczę. Jakieś szybsze bieganie, nawet kosztem jakiejś utraty wytrzymałości, też powinien to prowadzić. No ale miejmy nadzieję, że to ostatnie już podejście do niego.
No i głównie gra się opiera tylko na tych walkach, więc to też tak 3 minuty i po bossie to też za krótko trochę, nie? Teraz zakręci. Tak się wydaje, ale sprawdźcie sobie kiedyś, jak to się jeździ. Jak to się wskakuje. O, teraz się uderzyłem po prostu i od razu zwolniła. Nie dziwię się. Można się zniechęcić, naprawdę. Najdłuższy boss ever. Nawet tutaj to wskakiwanie, no niby dajesz do góry X i hop, ale patrzcie, on tak robi to. Kamera teraz, ona nie zostaje w jednej pozycji, tylko jeszcze bym spadł dalej. Dobra, lecimy do ogona, nie ma co. Zdenerwował się. Na sam ogon. Też tutaj powinien mieć, to powinien mieć jeszcze szybsze bieganie i jakąś taką wytrzymałość. On mnie chyba nawet nie czuje, że ja po nim biegnę. Tego nie robi takich. I ostatni cios, ale jeden z trudniejszych bossów, jeżeli można tu mówić o trudnych bossach. No ale wynikało to właśnie z tej takiej trofeum Omen pośród wichury. Wynikało to z takiej zręczności, no zręczności, z trudności z kamerą, z podskakiwania. Powinni tutaj to dograć jeszcze. Nie wiem. Jak to się ktoś wypowie, kto w to grał. Jak dla mnie, no to jeżeli to ma być jakby wyznacznikiem trudności bossa, no to ja nie wiem. Serio. Należałoby to zmienić w następnej grze, chociaż gra jest chyba, nie wiem z którego roku, ale dość stara, więc dziwne, że nie ma kolejnej części. Ale nie zagłębiałem się w historię, dlaczego, kto i z kim, czy to studio jeszcze istnieje, nawet nie wiem, kto zrobił tą grę. Taka sytuacja. Ale patrzcie, ile już stoi nade mną. Nie wiem, który to jest 13 chyba. 13 kolos. Zostało tylko 3. Znaczy trzeci to już jest ostatni, więc 2. Teraz będzie taki mały. Też zręczność, ciekawe. Na ile, aczkolwiek nie będzie trzeba tu jeździć na koniu. Właściwie nie ma kolosa z koniem, z agro, gdzie trzeba go używać. Aha, no i miałem jeszcze. Trzeba go znaleźć. To był jeden z trudniejszych, najbardziej wymagający właśnie zręczności. Do zobaczenia przy kolejnym.